Coxcraft, halo, proszę mnie tutaj wpuścić. Dziękuję bardzo. Sky Games. Siema, kwadratowe świry. Jesteśmy na nowym sezonie Skywarsów na coxcraft.pl. No i ogólnie nie będę oszukiwał, że zagrałem z dwie arenki. Miałem wam je nagrać, ale no jestem alergikiem, a w ostatnim czasie to jest u mnie taka tragedia, że nie mogę oddychać. No i uznałem, że jednak nagram to jeszcze raz, jak będę się lepiej czuł. A już mam leki i się lepiej czuję, więc jest bardzo fajnie. W skrócie, nowy sezon Sky Gamesów, bardzo fajnie. Nowe topki, nowe wszystko. No i zauważyłem, że jest coś takiego jak dusze i... nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o duszenie pewnej osoby. Oddychać nie mogę! Mamy jakieś klasy, które możemy sobie kupić. No ogólnie tak jak wszystko było wcześniej, kilka nowych mapek. Tylko jestem ciekawy, o co chodzi z tymi duszami. Wiem, że na Hypixelu jest również coś takiego, tylko że na Coxcraftie te klasy się kupuje chyba za Coxcoiny albo normalne coiny, a... na Hypixelu właśnie chyba można za te dusze odblokować. Nie jestem pewny, jak to działa, ale chcę się dowiedzieć, więc odpalamy pierwszą arenę, ale sobie wrzucimy jeszcze tylko incognito, bo ja nie lubię bez incognito, jakoś tak. Tak nie, po prostu nie. W ogóle też będzie jakiś turniej sezonu trzeciego Skywars Solo 3 lipca, 17:20. Jestem ciekawy, o co z tym chodzi. Myślę, że będę chciał to zweryfikować właśnie 3 lipca, ale raczej tak nie wezmę udziału, bo ja nie jestem jakiś chętny do takich spraw. Może dlatego, że jestem po prostu gigasłabym graczem i no raczej nie miałbym szans tutaj czegokolwiek zrobić. W ogóle dawno też w sumie nie nagrywałem, ale to dlatego, że właśnie nie było mnie w sumie przez prawie tydzień w domu. No a później jak wróciłem, no to mówię, przez alergię nie byłem zdatny do życia, a też nie miałem swoich leków na alergię, dopiero ostatnio, tam chyba z 2 dni temu je dostałem i już się powoli poprawia. Więc mam nadzieję, że będzie git. W ogóle skończyliście szkołę, w sensie... rok szkolny. Macie teraz wakacje, więc mam nadzieję, że się bardzo cieszycie. No i w związku z tym, że wakacje są teraz, to będą filmy częściej. I również chyba będzie więcej streamków na Twitchu. Chciałbym w sumie nawet streamować codziennie. Czy to się uda? Pewnie nie, ale byłoby bardzo fajnie, jakby się to udało. Chociaż od tego poniedziałku do piątku. Dobra, może niech oni się tutaj pobiją trochę. Okej, dobra, nie wiem, co tu się dzieje, to są jakieś koksy. Co? Ej, on nie miał żadnej zbroi jeszcze, to... What? Tego typu? Co jest grane? Jedną duszę dostałem, no dobra. O, w ogóle mamy Vadera na arenie, gdzieś obok mnie. Niesamowita sprawa. Siema, Vader, sorry za to, nie chciałem. Kurde, jakiś Maciuś mnie goni, ale chyba mnie zostawił, więc bardzo fajnie. O, ale on tu itemy kozackie miał. Halo, to ja sobie z łuku do nich może postrzelam. Okej, no i zabiłem dwóch, w sensie jednego zabiłem, ale drugi i tak już nie żyje, więc bardzo fajnie. I została nam ostatnia osoba. Ło, ty wariacie. No nie, no on teraz uciekać mi będzie. No halo, no chodź tu proszę do mnie. Elegancko, widzowie, wygraliśmy areneczkę. Na Skywarsach. Nice. Chociaż jedna wygrana będzie na odcinek. Dobra, mam 10 dusz, potrzebuję 15. To wbijemy te 15, bo jestem ciekawy, o co z tym chodzi. W ogóle też są jakieś nowe mapy. O, akurat trafiłem na nową mapę, ale chyba wszedłem na dwójki? Chwila. To było bardzo dziwne, ale liczy się to, że to on zginął, a nie ja na szczęście, więc... więc w sumie to i tak git. Nie wiem, co on tutaj robił w mojej bazie, albo w sumie ja w jego, bo on był chyba tak bardziej na środku tej bazy. Dobra, musimy se tego chopa wybombić elegancko, dostaliśmy tu jakieś fajne rzeczy. Tego se walimy z jaja, albo nie z jaja, ale go zabijamy w elegancki sposób. Protection 4, fajnie, to też Protection 4. Dobra, lecimy dalej, na środeczek bombić tutaj amatorów. Uhuhu, co tutaj dla mnie ciekawego jeszcze, spodenki. Dobra, cyk, 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 cyk. Elegancko, pięknie widzowie, okej, udało się. Teraz tu, pięknie. Dobra, jestem chyba sam na środku. Nie, tam jest jakiś wariacik. Mam nadzieję, że będę lepszy od niego i mnie tutaj nie zaskoczy swoimi umiejętnościami. O, mam w ogóle te. O, fajne takie. No dobra, to fajnie w sumie. W sumie mam diamentowy miecz, może bym sobie zrobił tutaj jakieś szybkie enchanty, tylko on już do mnie... nie, nie idzie do mnie, bardzo fajnie. Cyk, enchancik. On już jest enchantowany na sharpness 2. Wow, mega. Ale se enchant walnąłem.
O, fuck. Okej, nie wiem, co tu się podziało, ale wyszło git. Nie mam sobie czym życia zregenerować. Jest lipa, widzowie. Co ja mam zrobić? Pomocy! Ale że żadnego refilka ani niczego takiego fajnego nie dostałem? Nie, jeszcze spadłem i straciłem życie. Dobra, tutaj sobie ziomal biega. No dobra, on chyba nie jest zbyt ciężkim przeciwnikiem. Bardzo fajnie. No i ostatni kumpel do wybombienia. No i kolejna wygrana, widzowie. Nie no, jestem chyba najlepszym graczem Skywarsów. Ja się przerzucę z bedów na Skywarsy chyba. Dobra, mamy 16 dusz. Sprawdźmy, co to jest. Mała skrzynia dusz. Cyk. Aha, dostałem 15 śnieżek na dwie rundy. Czyli to są takie dodatki do aren. W sumie, w mojej opinii, bardzo fajna sprawa. Nie wiem, czy mi internet wywaliło. Nie, nie wywaliło, jest okej. Czyli teraz przez dwie kolejne rundy będziemy mieli śnieżki na starcie, tak? Czy nie? Bo na razie ich za bardzo nie widzę. Halo? Moje śnieżki? Ktoś mnie chyba ukradł, tak mi się wydaje. Chyba, że one dochodzą razem z kitami. Tak mi się wydaje, że może być. Tak, dokładnie, dostaliśmy śnieżki. Okej. No dobra, ten ziomal tutaj w ogóle lipę odwalił. Już stąd nie wyjdziesz, mordo, niestety. Ale my się wbijamy za to już na środeczek, zgarniamy sobie tutaj jakieś fajne itemaski. Tak w sumie to średnio bym powiedział, że fajne itemaski. Raczej takie średnio przeciętne. Mam nadzieję, że kumpel nas nie zrzuci. Dobra, ja go zrzuciłem. A, i tutaj jest ostatni ziomal. Był ostatni ziomal, chciałem powiedzieć. Widzowie, jak on brzydko napisał, trzeba go zbanować. Nie no, powiem wam, że idzie bardzo dobrze. Chyba mogę się oficjalnie nazwać najlepszym graczem Skywarsów. Nie wiem, u mnie na osiedlu? Nie no, pewnie u mnie na osiedlu i tak jest ktoś lepszy, jakby się tak zastanowić. Chociaż... nie wiem. Okej, już wbijamy się tutaj do ziomala, siema. Ale na pewno jestem najlepszym youtuberem grającym w Skywarsy u mnie na osiedlu, więc tak, jestem najlepszy, tak jak mówiłem. O, tu ktoś jest blisko. Co mi skrzynki, wariacie, kradniesz? O, dobra, antymakro mi wywaliło, ale tak w miarę stabilnie jest. O, dobra. O, nie! Czemu to się tak... A, zresztą, dobra. Laga miałem to dlatego. W ogóle wydaje mi się, że jest bardzo mało nowych map, albo ciężko na nie trafić. To też nie jest nowa mapa. To jest nowa mapa, ale ją już graliśmy. No dobra, zagramy jeszcze raz, czemu by nie. Strasznie duża jest, nie podoba mi się. Ja wolę takie spocone Skywarsy, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Takie, gdzie mapy są małe i trzeba od razu się dojeżdżać, a nie biegasz po środku i tracisz tylko czas. Tradycyjnie zbieramy i temeczki. I znowu mamy jakiś kozacki mieczyk diamentowy. Ej, no takie starty na Skywarsach to mi się bardzo podobają. Tak to mogłaby wyglądać moja każda arena, nie? To byłbym po prostu, no, w siódmym niebie. Czy jak to tam się mówi? Chyba w siódmym, albo w ósmym niebie. Niebo jest chyba tylko jedno, czemu w ogóle się jakoś tak dziwnie mówi? Siema! A my już odwiedzamy środeczek po skrzyneczki. Chociaż mimo wszystko podoba mi się ta mapa, jest okej. Taka 2 na 10, ale takie mocne 2 na 10. W ogóle nikt chyba jeszcze na środek do mnie nie przyszedł. A to dziwne akurat. Tam jeszcze jest skrzynka dla mnie. Dobra, halo? Ktoś tutaj jest na tej arenie? Czy zostałem sam, niestety? Dobra, jak nikogo nie widzę, to czas na enchanty, tak mi się wydaje. Ogólnie te enchanty to mam z mojego kitu, jakby ktoś był ciekawy. Okej, dobra, on se spadł. Ktoś jeszcze tutaj? Tam jest ziomal. Halo, panie kolego, proszę do mnie przyjść. W jak najszybszym tempie. Dobra, on chyba dostaje ze śnieżki, tak mi się wydaje. Albo nie. Nie wiem, co on robi. Dobra, wybiorę się do niego jak najszybciej. Bo chciałbym tą arenkę skończyć w miarę szybko. Okej. Nie wiem, miałem wrażenie, jakbym go ze śnieżki zabił, ale na pewno tak nie było. No i został ostatni ziomal gdzieś tutaj do wybombienia potężnego. Ale gdzie on jest, to tego sam Bóg nie wie. On się gdzieś zgubił chyba. Nie wiem, gdzie on może być. No nie widzę go, autentycznie. Okej, dobra, border już się zmniejsza, więc pewnie zaraz powinien do nas się tutaj doczłapać. Skrzyneczki mi się odnawiają, to już mogę mieć fajniejsze jakieś itemki. Fajniejsze to średnio bym powiedział, ale... przynajmniej itemki. Nie no, widzowie, go dosłownie nigdzie nie ma. Zostałem sam na ręce. Oponent mi wyparował. O, wygrałem. Bardzo, bardzo fajnie. GG mu napiszemy. A, nieraz nie napisałem dzisiaj GG, to dla niego napiszę. W sumie zagrajmy jedną arenkę The Bridge'a. Ja The Bridge'a ogólnie mało gram. Nie przepadam w sumie za tym trybem. Ale wiem, że na The Bridge'u było ostatnio bardzo dużo błędów i jestem ciekawy, czy w nowym sezonie ogólnie Sky Games'ów, bo to nie jest tylko nowy sezon Skywarsów, tylko tych wszystkich gierek. Wszystkich mam na myśli właśnie
Skywarsów i The Bridge'a. Okej, okay, dobra, on mnie tutaj nie trafił, pięknie. Oj! Dobra, on se sam spadł. Pięknie. Klocków chyba nie cofa. Wiem, że właśnie wtedy cofało. Dobra, i wygraliśmy. Tak? Okej, okay, wygraliśmy. Bardzo fajna, bardzo długa i emocjonująca rozgrywka z The Bridge'a. Bardzo mi się podobała. No ale ja już wam dziękuję, nie będę przedłużał. Chciałem tylko sobie zobaczyć ten nowy sezon Skywarsów. Fajnie, że dodali te dusze. Taki dodatek. Całkiem spoko, ale nic specjalnego. No i co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Cześć, na razie. I zapraszam na Twitcha, bo będę tam też dużo robił. I to raczej w porannych godzinach przez wakacje, bo nie jest tak gorąco. Da się siedzieć przy kompie i jest w sumie git, więc... No, siema!